W poniedziałek w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Końskich odbyła się seria spotkań z młodzieżą dotycząca bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego Fundacji DKMS Polska. Już 5 lutego zainteresowani będą mogli się do tej bazy zapisać. Wszystko to w ramach akcji Komórkomania. To już druga edycja tego wydarzenia. Chciałam wam opowiedzieć, jak to właśnie wygląda, wszystko po kolei. Więc tak na początku musicie podjąć decyzję. Od waszej decyzji później zależy jakby los pacjenta. I nie chcę was tutaj namawiać jakoś specjalnie, żebyście się rejestrowali i w dniu telefonu zrezygnowali, tylko jeśli już podejmiecie taką decyzję, to mogą do was zadzwonić, aż skończycie 60 lat. Więc to już jest naprawdę decyzja na całe życie. Pan Adam Wojnowski, którego nie ma i no, z przykrością muszę stwierdzić, że nie będzie go w dniu rejestracji. On oddał już komórki macierzyste i opowiadał właśnie, rozmawiając z lekarzami, czy bardzo często pacjenci w dniu oddania komórek macierzystych nie przychodzą. A to nie jest tak, że tylko wy jesteście przygotowani do oddania komórek macierzystych, ale też ta chora osoba. Spotkania prowadzone przez Barbarę Więcław, nauczycielkę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i wolontariuszkę Fundacji DKMS Polska, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z pewnością wielu uczniów już w poniedziałek 5 lutego zechce zapisać się do bazy osób, które mogą realnie uratować komuś życie. Jednak tego dnia zapisać się do bazy będą mogli wszyscy konecczanie. Już teraz zapraszamy państwa na to wydarzenie. To jest drugi rok, kiedy organizujemy taką akcję u nas w liceum. Te lekcje dotyczyły szczegółów, kto w jaki sposób może oddać komórki macierzyste. Zwieńczeniem będzie zapewne rejestracja do bazy. Kiedy ona się odbędzie i rozumiem, że będzie otwarta, tak? Tak, rejestracja będzie otwarta, odbędzie się 5 lutego przez cały dzień do godziny 15 tutaj na sali rekreacyjnej. Zapraszamy także osoby z zewnątrz, z innych szkół, dorosłych, wszystkich zainteresowanych tą akcją. Dotychczas w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego znajduje się około 1000 mieszkańców powiatu koneckiego. Wiemy, że przynajmniej 5 osób z naszego regionu oddało już szpik i uratowało komuś życie. Natomiast liczba ta może być zdecydowanie większa, ponieważ nie ma obowiązków ujawniania jakichkolwiek danych dotyczących swoich zabiegów. Każdy z państwa może także zostać bohaterem i uratować komuś życie. Zapraszamy już 5 lutego od godziny 9 do 1 liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej przy ulicy Kapitana Stoińskiego w Końskich. Zarejestrować się w bazie może każdy, kto nie skończył jeszcze 50 roku życia. Kolejna szansa będzie w czerwcu, wtedy to akcja zostanie przeprowadzona w ekonomiku.